Zarówno miasto Nowy Targ, jak i gmina Szaflary rozpatrują właśnie oferty wykonawcze, które wpłynęły po ogłoszeniu przetargu na budowę magistrali geotermalnej. Drążenie najgłębszego w świecie odwiertu na terenie Szaflar wciąż jest jeszcze w fazie przestoju spowodowanego awarią, do której doszło 3 września. Specjaliści odwierceń z firmy UOS Drilling mają wznowić pracę w drugiej połowie października. Wpłynęło 5 ofert z racji tego, że są to bardzo obszerne i też materia skomplikowana. Teraz mamy czas na to, ażeby przeanalizować, zweryfikować wszystkie te oferty. Rozpiętość cenowa jest bardzo duża, dlatego też myślę, że konkurencja pomiędzy firmami będzie powodowała, że na pewno będą również same te firmy patrzeć na konkurencyjne oferty i sprawdzać, czy właśnie mogą jakby tutaj niekoniecznie jakby te najtańsze być brane pod uwagę. Jest to na pewno zgodnie z przepisami procedowany przetarg. Pracownicy nasi mają teraz dużo pracy, dużo wyzwań. Mieliśmy kilka ofert na właśnie budowę magistrali. Na dzień dzisiejszy wszystkie te oferty są badane. Wszyscy wykonawcy jeden drugiego przepytują, sprawdzają, weryfikują oferty konkurencji, ponieważ nie ukrywajmy, że jest to jeden z tych przetargów, który jest najbardziej wartościowy w samorządzie obecnie tutaj na naszym terenie. Bardzo wiele firm się zaangażowało w to, żeby tę robotę wygrać, żeby mieć na dłuższy czas zapewnione funkcjonowanie przedsiębiorstw w branży ciepłowniczej. Wiemy o tym, że z uwagi na to, że jest to przetarg duży, tak zwany unijny, który przekracza wartości już związane z przepisami zamówień publicznych krajowych, przewidywane najprawdopodobniej będzie koniec października albo początek listopada wyłonienie już oferenta, i w tym momencie przekazanie placu budowy, i działamy. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty dla zajmujących się tym urzędników potrzebne będzie wsparcie eksperckie. A każdy z samorządów, miasto Nowy Targ i gmina Szaflary, uzyskał na budowę magistrali z rządowego programu Polski Ład po 30 milionów złotych. O resztę środków samorządy będą musiały postarać się same. W tym planujemy też jakby zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, ponieważ otrzymując dotację uprzednio na zaprojektowanie tej magistrali, w umowie tej dotacyjnej był zapisany warunek, że w jakiejś części będziemy również w przyszłości korzystać z pożyczki Wojewódzkiego Funduszu na zrealizowanie tej inwestycji. Także jesteśmy już, myślę, że kolejny krok uczyniony, bo przetarg ten jest wprawdzie niezakończony, wyborem jeszcze najkorzystniejszej oferty to jeszcze przed nami, natomiast mamy już pewien jakby kamień milowy osiągnięty. Teraz kolejnym krokiem, jeżeli dojdzie do wyboru wykonawcy, musimy zabezpieczyć odpowiednie środki w budżecie wieloletnim, czyli w wieloletniej prognozie finansowej i w projekcie budżetu na przyszły rok, żeby sfinansować to zadanie w tej kwocie właśnie ponad przyznaną dotację z Polskiego Ładu. Do odbioru geotermalnego ciepła jego w przyszłości największy zbiorowy konsument musi się oczywiście przygotować technicznie. Równocześnie ten czas najbliższych 2 lat, kiedy będzie trwała, mam nadzieję i mocno w to wierzę, że to tak będzie, uda się to wszystko uruchomić, tą inwestycję, będzie czas na to, ażeby zaprojektować i wykonać też w kotłowni na ulicy Szaflarskiej wymienniki ciepła, które pozwolą to ciepło geotermalne włączyć do naszego miejskiego systemu ciepłowniczego i tak samo po stronie geotermii podhalańskiej w ciepłowni w Bańskiej Niżnej również taka sama praca musi być wykonana, żeby z kolei wtłoczyć do rurociągu, do magistrali i podać w kierunku Szaflar i Nowego Targu ciepło z głębi ziemi. Bardzo już zaawansowane wiercenia na terenie Szaflar w odległości kilkuset metrów na północ od zakładu geotermalnego w Bańskiej Niżnej zatrzymała czasowa awaria, której ryzyko związane było z takimi przegłębieniami. Etap wiercenia zakończył się na głębokości 6096 metrów na dzień dzisiejszy. Przy tej głębokości podczas prac wiertniczych został zerwany przewód. Po dokładnie 3 września to się wydarzyło i od tego czasu firma UOS Drilling, która dla nas wykonuje właśnie głęboki odwiert
szaflary w szaflarach, po prostu wyciągnęła przewód do góry i następnie teraz są przygotowane prace do tego, aby wznowić wiercenia. Cały przewód został wyciągnięty, jeżeli chodzi o cały przewód wiertniczy, czyli rury doprowadzające świder na samo dno. I faktycznie to jest wielka operacja z racji tej chociażby, żeby tak sobie wyobrazić, że cały przewód, który się urwał na głębokości około 50 kilku metrów, ważył 200 ton. No i teraz ten cały 200 ton trzeba było do góry wyciągnąć. Oczywiście podczas zerwania przewodu te rury się w jakiś sposób odkształciły, dlatego to było dość trudnym przedsięwzięciem. Niemniej jednak firma zrobiła to w całości. Przewód został wyciągnięty do ostatniego elementu. No i teraz trwają przygotowania do tego, aby ten przewód został wzmocniony, podlegał tak zwanemu harbendingowi, plus do tego jeszcze z weryfikacji każdego jednego elementu przewodu, no i przygotowanie do zapuszczenia. Na dzień dzisiejszy planowane jest wykonanie na tej głębokości pobrania rdzenia, czyli żebyśmy wiedzieli znowu, na jakim etapie jesteśmy wiercenia i jakiego rodzaju skały znajdują się i czy przechodzimy już ten przekrój geologiczny spodziewany zgodnie z badaniami, które były wykonane przed całym procesem wiercenia. Awaria niestety przedłuży wiertniczy proces. W tej chwili trudno jeszcze powiedzieć do kiedy. Spodziewana wydajność złoża jest już jednak potwierdzona. Najważniejsze dla nas jest jakby, jeżeli chodzi o gminę Szaflary, to jest to, że mamy te dwa poziomy wodonośne, także jesteśmy pewni, jeżeli chodzi o funkcjonowanie całości systemu geotermalnego, ciepłowniczego na naszym terenie. I ważne jest to, że jesteśmy na etapie rozstrzygnięcia przetargu na magistralę, a zaraz po tym będziemy starać się także przygotować do przetargów na sieci ciepłownicze na naszym terenie, no bo na tym zależy nam najbardziej. Oczywiście, że proces wiertniczy jest ważny, wszyscy się z tym identyfikują, wszyscy biorą do tego jakby największy nacisk kładą, natomiast mówię, całość, my jak bierzemy to jako pod uwagę całego projektu, jest, no do przodu idziemy cały czas. 7-kilometrowej głębokości odwiert ma spełnić podwójną rolę – badawczą i eksploatacyjną. Awaria podczas wierceń wzbudziła pewien niepokój przyszłych odbiorców ciepła z Podniecki Podhalańskiej, jednak jego dostawa nie jest zależna wyłącznie od tego pionierskiego przedsięwzięcia. Przystępując do projektowania, mieliśmy warunki określone podania tego ciepła czy zagwarantowania pewnej mocy cieplnej przez geotermię podhalańską. Natomiast w związku z tym, że sama magistrala geotermalna uruchamia także kolejne inwestycje na terenie gminy Szaflary, tego ciepła trzeba będzie z czasem, w miarę jak będą rozbudowywane sieci ciepłownicze, podłączane kolejne budynki w Szaflarach i w innych miejscowościach gminy Szaflary, jak również rozbudowa sieci w Nowym Targu, to wiadomo, że z czasem trzeba będzie włączyć ten najgłębszy odwiert do całego systemu, ażeby tej mocy cieplnej wystarczyło dla wszystkich chętnych, no i też, żeby właśnie nie blokować się możliwości rozbudowy sieci ciepłowniczej ze względu na ograniczenia w jej produkcji właśnie w rejonie Bańskiej. Póki co geotermia podhalańska realizuje swój plan inwestycyjny i w miarę możliwości obecnych, czyli produkcji ciepła z istniejących odwiertów, plus jeszcze jeden odwiert, który jest czy ma być wykonywany przez geotermię do tych złóż już zbadanych, pewnych, które są dostępne właśnie z poziomu około tam nieco ponad 3 km, będzie wystarczająca ilość ciepła, żeby zasilać odbiorców i w Szaflarach i w Nowym Targu. Magistrala doprowadzająca ciepło geotermalne z Bańskiej do 4 miejscowości w gminie Szaflary i do Nowego Targu będzie budowana w cyklu 2-letnim.